Proszę już o zajmowanie miejsc. Ostatnie słowa. Otwieram drugą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka, zwołaną na dzień 13 marca 2014 roku o godzinie 9 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Mazowiczan, panów i pań radnych. Witam również samorządy uczniowskie, które do nas przybyły. Wiem, że będzie ich jeszcze więcej. Witam panią z EDUK. Witam przedstawiciela klubu motocyklowego Crusaders Lęborg. Również witam pana sekretarza miasta Mariana Korzydło oraz wszystkich mieszkańców miasta za pośrednictwem lęborskich mediów. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy rzymski, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie protokołu obrad pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 17 stycznia 2014 roku. Punkt trzeci rzymski, przyjęcie protokołów z dotychczasowych akcji przeprowadzonych przez Młodzieżową Radę Miasta, to jest z festiwalu Mam Pasję, z uczestnictwa w powiatowej gali kwiatostwa, z uczestnictwa w targach Czas na Młodzież, z czekoladowej akcji Podaju Mikołaja, z uczestnictwa w 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Punkt czwarty rzymski, sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. Punkt piąty rzymski, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Punkt pierwszy, skrócenie kadencji radnego Arkadiusza Szmichowskiego. Punkt drugi, skrócenie kadencji radnej Angeliki Piask. Punkt trzeci, powołania nowego radnego zespołu szkół mechaniczno-informatycznych. Punkt czwarty, powołania nowego radnego zespołu szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu. Punkt piąty, powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta w Lęborku. Punkt szósty, skrócenia kadencji radnego z powodu nieobecności na sesjach, na spotkaniach, przepraszam. Punkt siódmy, ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji Młodzieżowej Rady Miasta. Punkt szósty rzymski, wyrażenie zgody na współorganizowanie 6. Ogólnopolskiej Akcji Kwiatostwa Motoserce 2014 w Lęborku. Punkt siódmy, wyrażenie zgody na organizację Lęborskiego Maratonu Filmowego. Punkt ósmy, wyrażenie zgody na organizację happeningu z okazji pierwszego dnia wiosny. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt jedenasty, informacje przewodniczącego rady. Punkt dwunasty, zamknięcie obrad. Jednocześnie informuję, że po sesji odbędzie się spotkanie opiekunów i przedstawicieli samorządów uczniowskich. Do porządku obrad chciałbym wprowadzić następujące poprawki. W punkcie szóstym nazwa zmieniona jest na przyjęcie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej. Punkt pierwszy, zmiana z skrócenia kadencji na wygaśnięcie mandatu radnego. W punkcie drugim to samo. Punkt trzeci, powołania nowego radnego zespołu szkół mechaniczno-informatycznych. Ten punkt nie będzie dzisiaj zrealizowany, gdyż radny z zespołu szkół mechaniczno-informatycznych dzisiaj nie mógł się wstawić na sesji, ponieważ jest na konkursie. Ta uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji. Dalej będą już porządek obrad jest według podanej kolejności wcześniej. Punkt piąty. Dopisane jest skrócenie kadencji radnego z powodu nieobecności na sesjach, spotkaniach oraz akcjach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta. W punkcie szóstym jest następująca zmiana, że dopisane jest jeszcze ustalenie miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Punkt szósty i siódmy, tutaj jest również usunięty punkt siódmy, wyrażenie zgody na organizację, na współorganizację, przepraszam, maratonu filmowego, gdyż jeszcze jesteśmy w trakcie kontaktów z Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Taka zgoda zostanie podjęta również na kolejnej sesji. Większość innych wniosków do poprawki, do poprawek, jeżeli chodzi o porządek obrad, nie zgłaszam. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś poprawki? Nie widzę, dlatego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego wcześniej porządku obrad wraz z naniesionymi przeze mnie poprawkami? Wszyscy są za. Kto jest przeciw? Nikt, gdzie wstrzymał też nikt.
Tutaj jest z nami obecna jedna radna, znaczy przyszła radna jeszcze, jest pani Sylwia Karczewska. Zostanie dopiero po ślubowaniu, będzie mogła udzielać głosowania. Dobrze. Następnie przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowoporku w dniu 17 stycznia 2014 roku. Czy ktoś z państwa radnych, taki protokół został rozesłany do państwa radnych już miesiąc temu. Czy ktoś z państwa radnych zgłaszał jakieś wnioski do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy są za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Dobrze. Następnie przechodzimy do przyjęcia protokołów z dotychczasowych akcji. Pierwszą akcją jest festiwal Mam Pasję. Kto z państwa radnych chciałby wnieść jakieś poprawki, wnioski do projektu, z protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy jednogłośnie za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Protokół z uczestnictwa w powiatowej gali krwiodawstwa. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś wnioski? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Protokół przyjęty jednogłośnie. Protokół z uczestnictwa w targach Czas na Młodzież. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Przepraszam, moment. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś wnioski? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy są za. Nikt się nie wstrzymał się, nikt nie sprzeciwu? Nie. Dobrze. Protokół z czekoladowej akcji Podary Mikołaja. Czy ktoś z państwa radnych przedstawia jakieś wnioski do protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Nie, proszę trzymać siankę, dopóki nie powiem. 17 osób za. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Protokół został przyjęty. Również z tej strony także chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w naszej czekoladowej akcji. Niedawno do tych instytucji, do szkół dotarły, mam nadzieję, podziękowania za udział w tej czekoladowej akcji. Szerzej o tym będzie na spotkaniu z samorządami uczniowskimi. Przedostatni protokół to z uczestnictwa w 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś wnioski? Poprawki? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy są za. Ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał? Nikt. Dobrze. Punkt trzeci został zrealizowany. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z prac komisji rewizyjnej. Z mojej strony chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że takim najważniejszym, bo oczywiście każdy taki protokół otrzymał, natomiast chodzi, żeby nawet powiedzieć, że przewodniczącym komisji rewizyjnej został pan radny Miłosz Kitowski, a zastępcą, wiceprzewodniczącą komisji została Nikola Macocha. Serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że pomimo tego, że komisja rewizyjna pewnie nieraz będzie kontrolować pracę prezydium, to współpraca będzie owocna i pomyślna. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś poprawki do protokołu komisji rewizyjnej? Proszę. Chciałabym zgłosić poprawkę w swoim nazwisku, ponieważ się nie odmienia. Aha, dobrze, dziękuję. Tak, to prawda. Jest błąd, dobrze, dziękuję.
takim razie w protokole zostanie zmienione to nazwisko. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z naniesionymi poprawkami? Wszyscy są za. O, już lepiej. Dobrze, przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Punkt 1. Wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Śmiechowskiego. Będzie to uchwała numer 6, czyli przepraszam, liczba rzymska 2, myślnik 6, łamane 2014, z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego miasta Lęborka Arkadiusza Śmiechowskiego. Uchwala się, co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego miasta Lęborka Arkadiusza Śmiechowskiego. Radnego miasta Lęborka Arkadiusza Śmiechowskiego wskutek pisemnego orzeczenia się mandatu, to jest załącznik nr 1, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Już zauważyłem błąd, ponieważ w paragrafie 1 zamiast radnego miasta Lęborka powinno być radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś wnioski? Nie widzę. Także kto jest za podjęciem uchwały, czyli tutaj mam w załączniku również pisemne oświadczenia pana Arkadiusza, że rezygnuje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały z naniesionymi poprawkami, tak jak wcześniej wspomniałem, przepraszam, jeszcze nie, jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o zmianę z radnego miasta Lęborka na Młodzieżowego Rady Miasta Lęborka. To jest za przyjęciem uchwały. Wszyscy są za. Niestety Młodzieżowa Rada nie jest skłonna pewnie do podejmowania takiej uchwały, ale niestety skoro radny się zrezygnował, to jesteśmy zobowiązani podjąć takie kroki. Przechodzimy do rozpatrzenia uchwały numer 7 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej miasta tak samo będzie błąd. Radnej miasta Lęborka Angeliki Piask. Uchwala się, co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej, paragraf pierwszy, stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej miasta Lęborka Angeliki Piask, skutek pisemnego orzeczenia się mandatu, załącznik numer 1. Pisemne oświadczenie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tak jak wcześniej, tutaj też wnoszę o poprawki zmiany z radnej miasta Lęborka na radnej Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wszyscy są za. Z tej strony również, chociaż ci już byli radni nie są obecni na sali, z mojej strony chciałbym podziękować za dotychczasową pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta. Szkoda, że taką decyzję podjęli, ale no trudno. Przechodzimy już do bardziej radosnych nowin. Jak wcześniej wspomniałem, powołanie nowego radnego zespołu szkół mechaniczno-informatycznych się nie odbędzie, gdyż pana Łukasza Kunysza nie ma z nami, więc podejmiemy to na najbliższej sesji. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego, powołanie nowego radnego zespołu szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu. Jest to uchwała numer 8, tak? Tak. W sprawie wystąpienia kandydata z tej samej szkoły na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Twierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka Angeliki Piask na jej miejsce wstępuje kandydatka z tej samej szkoły Sylwia Karczewska. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Wszyscy są za.
To jest przeciw, bo się wstrzymał nikt. Cieszę się, witamy w gronie radnych Młodzieżowej Rady Miasta. W związku z tym, aby dopełnić jeszcze, żeby pani Sylwia Kaczewska mogła brać udział w czynnym głosowaniu, musimy przystąpić do ślubowania. Dlatego proszę wszystkich o powstanie. Odczytam notę ślubowania, po czym proszę radną Sylwię Kaczewską o złożenie przysięgi. Ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomoże Bóg. Czytam notę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro młodzieży i mieszkańców miasta Lęborka. Brawo. Witamy w Młodzieżowej Radzie. To wszystko, proszę usiąść. Od tej pory radna już może brać czynny udział w głosowaniu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Powołanie rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Będzie to uchwała nr 9 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rzecznikiem prasowym Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka jest, i tutaj czekamy na propozycję, ponieważ taka uchwała wpłynęła od uczniów gimnazjów na terenie Lęborka. Więc tutaj czekam na to, kto ma być tym rzecznikiem prasowym, tak? Zaraz do tego przejdziemy. Paragraf drugi. Zadaniem rzecznika prasowego jest szeroko pojęte informowanie mediów wszelkiego rodzaju o działalnościach i inicjatywach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku, a w szczególności punkt pierwszy. Informowanie mediów o planowanych sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku i jej działalności międzysesyjnej. Punkt drugi. Czuwanie nad przebiegiem imprez organizowanych pod patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku. Punkt trzeci. Opieka nad materiałami promocyjnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku. Paragraf trzeci. Rzecznik prasowy swoje obowiązki wykonuje na podstawie poleceń Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności współdziałając z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej. Paragraf czwarty. W przypadku nieobecności rzecznika prasowego jego funkcję przejmują kolejno przewodniczący, sekretarz i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Paragraf piąty. Rzecznik prasowy jest zobowiązany do kulturalnego zachowywania się bez względu na sytuację oraz powinien posiadać bogate słownictwo językowe. Paragraf szósty. Rzecznik prasowy zobowiązany jest do szczegółowego obserwowania pracy Młodzieżowej Rady Miasta. Paragraf siódmy. Radny może zostać odwołany z funkcji rzecznika prasowego wraz z końcem jego kadencji lub decyzją Rady na wniosek Prezydium lub minimum 1/4 radnych z większością 2/3 głosów składu Rady. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Pytanie do Państwa radnych o zgłaszanie wniosków. Pani Justyna Lange, zapraszam. Chciałabym zgłosić ten rzecznika prasowego Michała Jastrząbka jako przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby? Radny Paweł Siucia? Według mnie lepszą kandydatą na rzecznika prasowego jest radny Jakub Herczyk, ponieważ jest odpowiedzialny i zawsze można na niego liczyć. Dziękuję. W takim razie należałoby prowadzić głosowanie w sprawie podjęcia, kto miałby zostać tym rzecznikiem. W związku z tym, że dotyczy to dwóch osób, nie wiem, ktoś jeszcze chciałby zgłosić propozycję. Nie widzę. W związku z tym, że to są decyzje personalne, według statutu należałoby podjąć głosowanie tajne. W związku z tym należałoby tak przeprowadzić. No faktycznie. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. Wyrażenie zgody, czy takie osoby, które zostały zgłoszone, mogą w ogóle kandydatować. Dlatego się pytam Państwa radnych. Najpierw zacznę ode mnie, skoro byłem pierwszy podany. Kto z Państwa radnych chciałby, aby rzecznikiem prasowym
Czy wyrażam go, aby rzecznikiem prasowym był przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. To jest za. Nie, momencik, przepraszam. Tak, przepraszam. Tak, czy radny Jakub Hajczyk wyraża zgodę na kandydowanie? Dobrze. Ja również wyrażam. W związku z tym jesteśmy zmówieni do przeprowadzenia głosowania tajnego. W takim razie pytanie do Państwa radnych. Musimy powołać komisję skrutacyjną, która dokona wyboru radnego. Radnego na rzecznika prasowego. To proszę Państwa radnych o ogłoszenie kandydatury do komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Czy Justyna Lange zgłasza się do komisji, czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze zgłasza jakąś kandydaturę? Ja osobiście zgłosiłbym kandydaturę Pawła Czaja. Czy Paweł Czaja wyraża zgodę? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze, pan Miłosz Kitowski? Dziękuję. Czy radna Amanda Gombowicz wyraża zgodę? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania za przyjęciem komisji skrutacyjnej. W składzie radna Justyna Lange, radny Paweł Czaja i radna Amanda Gombowicz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy są za. Dziękuję. Komisję skrutacyjną proszę o przygotowanie kart do głosowania. Tak? W związku z tym, że Komisja Skrutacyjna idzie sporządzić karty do głosowania, zarządzam 10-minutową przerwę. Proszę, Komisja Skrutacyjna powróciła. W związku z tym prowadzimy dalej obrady sesji. Proszę radną Amandę Gombowicz, tak? Słyszałem, nie? A Paweł Czaja, proszę Paweł Czaja o wyjaśnienie, jak należy głosować. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie przewodniczący Paweł Czaja, członkowie Amanda Gołębowicz, Justyna Lange. Zasady głosowania przez X z zaznaczeniem w kółku, w tym w ikonce do głosowania. Czy teraz przechodzimy do głosowania? Czy kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego sposobu głosowania? Proszę podnieść ręki. Proszę, żeby wszyscy głosowali, tak? Poczekamy jeszcze na radną Justynę Lange. Aha, to jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy. Dobrze. W takim razie przechodzimy do głosowania.
15. Protokół Komisji Skrutacyjnej Młodzieżowej Rady Miasta w Bęborku powołanej na drugiej sesji 13 marca 2014 roku dla przeprowadzenia wyboru na rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Bęborka w Bęborku. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Paweł Czaja, członkowie Justyna Lange, Amanda Gołębowicz stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę 21 radnych Młodzieżowej Rady Miasta w Bęborku obecny na sesji według listy obecności 19 radnych. Głosów ważnych oddało 17, głosów nieważnych oddano 2. Na rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Bęborka zgłoszone zostały kandydatury następujących radnych: Michał Jastrząbek, Jakub Herczyk. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następujące liczby głosów: Michał Jastrząbek 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, Jakub Herczyk 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z powyższym rzecznikiem prasowym Młodzieżowej Rady Miasta Bęborka wybrany został Michał Jastrząbek. Dziękuję. Dziękuję za głosowanie Komisji Skrutacyjnej. Ja, jeżeli chodzi o tą uchwałę, mimo że zostałem wybrany do tego rzecznika prasowego, ale
do uchwały wprowadziłbym taką poprawkę, aby w paragrafie pierwszym nie wpisywać... Co? Właśnie tego dążymy. Do głosowania. To chciałem odczytać uchwałę teraz. Z wnioskami. Bo uchwała będzie miała poprawkę jedną. Właśnie, żeby rzecznik prasowy, mimo że zostałem wybrany, żeby został każdy przewodniczący młodzieżowej rady. Że nie, żeby ta uchwała nie była imienna, żeby nie zawierała imię, nazwisko konkretnej osoby, natomiast żeby rzecznikiem prasowym był każdy przewodniczący młodzieżowej rady miasta Lęborka. Znaczy to nie jest jeszcze głosowanie uchwały, tak? Tylko głosowanie, czy na taką zgodę radni wyrażają. Kto jest za? Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Dobrze, czyli pierwszy wniosek jest taki, że rzecznikiem prasowym będzie każdy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. I teraz inne poprawki. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś poprawki do Rady Mateusz Michalski? W związku z objęciem stanowiska Rzecznika Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku wnoszę o wykreślenie paragrafu trzeciego, gdyż jest on zbędny. Tak czytam to prawda, ponieważ jest zapisane w paragrafie trzecim. Rzecznikiem prasowym swoje obowiązki wykonuje na podstawie poleceń Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej, w szczególności współdziałając z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej. To jest prawda. Jeżeli przewodniczący miałby zostać rzecznikiem, taki paragraf jest niepotrzebny. I w takim razie jeszcze ktoś zgłasza jeszcze inne wnioski? Pan Jakub? Chciałbym zgłosić, żeby w paragrafie czwartym zamiast przewodniczącego wpisać wiceprzewodniczącego. Dobrze, dziękuję. W takim razie w przypadku nieobecności rzecznika prasowego jego funkcję przejmą kolejno wiceprzewodniczący, sekretarz i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Aha, dobrze. To w takim razie powracamy paragraf trzeci. Poprawka, jeżeli chodzi o to, żeby paragraf trzeci wykreślić. Kto z Państwa radnych jest za? Wszyscy są za. W paragrafie czwartym zmiana z przewodniczącego na wiceprzewodniczącego. Wszyscy są za. Dobrze, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Poprawka. Wszyscy są za. W takim razie rzecznikiem prasowym jest przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Nie, przepraszam. Skrócenie kadencji radnego z powodu nieobecności na sesjach, spotkaniach oraz akcjach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Kadencja radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka może ulec skróceniu w przypadku nieusprawiedliwionych czterech nieobecnościach na sesjach i spotkaniach roboczych Młodzieżowej Rady Miasta. Paragraf drugi. Kadencja radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka może ulec skróceniu w przypadku nieusprawiedliwionych dwóch nieobecnościach na akcjach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta. Paragraf trzeci. Wybór nowego radnego dokonuje się zgodnie z paragrafem 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.
Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś wnioski do projektu uchwały? Pan radny Miłosz Kitowski. Przepraszam, panie przewodniczący, ale moim zdaniem skrócenie kadencji powinno nastąpić po trzech, a nie po czterech nieobecnościach. Z tego względu, że radny miasta bierze na siebie pewną odpowiedzialność i żeby wiedział, co dzieje się na sesjach, musi być na nich obecny. Jak najczęściej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania uchwały z poprawką, aby zmienić w paragrafie pierwszym, tak jak pan radny Miłosz Kitowski zaproponował, z wyrazu czterech na trzech nieobecnościach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały z poprawkami? Dwanaście głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Sześć głosów wstrzymujących. Uchwała wchodzi w życie. Dziękuję. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka w celu kontaktu z osobami spoza Rady posługuje się adresem Urzędu Miejskiego w Lęborku lub drogą elektroniczną. Paragraf drugi. Oficjalny adres e-mail Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka to mlm@lemborg.gmail.com. Paragraf trzeci. Dostęp do skrzynki mailowej, dokumentacji oraz korespondencji posiada opiekun oraz prezydium Młodzieżowej Rady. Każdy radny posiada dostęp za pośrednictwem prezydium. Paragraf czwarty. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka przechowuje swoje dokumenty oraz korespondencję w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku. Paragraf piąty. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka posiada dostęp do komputera, drukarki oraz kserokopiarki znajdujących się w Biurze Rady Urzędu Miejskiego. Paragraf szósty. Za współpracę między pracownikami Urzędu Miejskiego w Lęborku a Młodzieżową Radą Miasta odpowiada opiekun oraz prezydium Młodzieżowej Rady. Paragraf siódmy. Materiały biurowe dla Młodzieżowej Rady Miasta zapewnia Urząd Miasta Lęborka. Paragraf ósmy. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf dziewiąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tutaj chciałbym zaproponować poprawkę, znaczy tylko uzupełnienie w paragrafie pierwszym, że gdy mamy napisane posługuje się adresem Urzędu Miejskiego w Lęborku, dopisać adres Urzędu Miejskiego, to znaczy ulica Armii Krajowej 14, 84300 Lęborg. Czy ktoś z Państwa radnych wprowadza jakieś inne poprawki, wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą z poprawkami. To znaczy tam dopisanie tylko adresu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wszyscy są za. W takim razie uchwała wchodzi w życie. Jeżeli chodzi o rozpatrzenie projektów uchwał, punkt ten został wyczerpany. Przechodzimy do punktu szóstego rzymskiego. Wyrażenie zgody na organizację happeningu z okazji pierwszego dnia wiosny. Treść zgody. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lęborku wyrażają zgodę na organizację happeningu z okazji pierwszego dnia wiosny. Zasady organizacji. Punkt pierwszy. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka przeprowadza happening z okazji pierwszego dnia wiosny. Punkt drugi. Happening odbędzie się 21 marca 2014 roku na ulicy Staromiejskiej w Lęborku w godzinach od 11.30 do 12.30. Punkt trzeci. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka odpowiada za promocję happeningu w regionie. Punkt czwarty. Udział Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka w happeningu ma na celu promowanie Młodzieżowej Rady Miasta w społeczeństwie. Punkt piąty. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka pomagają w organizacji oraz utrzymaniu porządku w dniu przeprowadzanego happeningu.
Punkt szósty. Radni będą nadawać balony z logotypem Młodzieżowej Rady Miasta Lęboka, załącznik numer 1. Niestety balon jest czarno-biały, ale proszę mi wierzyć, że ten ciemne pole to jest pomarańcz, natomiast biały jest biały. Punkt siódmy. Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka jest szczególnie odpowiedzialne za organizację happeningu. Tutaj się wprowadził mały błąd w punkcie piątym. Błąd gramatyczny. Zamiast przeprowadzanej powinno być na przeprowadzanego. To jest błąd gramatyczny. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgody? Dziewiętnaście głosów za. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie wyraził sprzeciwu. W takim razie 21 marca 2014 roku na ulicy Staromiejskiej Młodzieżowa Rada będzie promować siebie, a także będzie topić wspólnie z dziećmi z przedszkola Marzannę nad moście nad rzeką Łebą. Coś tam? Dziękuję za podpowiedź. Ta akcja również będzie, ten happening również zostanie przeprowadzony wspólnie z Centrum Sportu i Rekreacji. Z tej strony bardzo dziękuję za wyrażenie chęci współpracy. Kolejne wyrażenie zgody to jest na współorganizowanie 6. Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa Motoserce 2014 Motocykliści Dzieciom. Przeczytam treść. Zasady współorganizacji. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka przeprowadza akcję Motoserce 2014 wraz z klubem motocyklowym Crusaders North Lęborg. Punkt drugi. Motoserce 2014 odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku na Placu Pokoju w Lęborku w godzinach od 10 do 16. Punkt trzeci. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka odpowiada za kontakt z samorządami uczniowskimi oraz Młodzieżowym Domem Kultury, którzy biorą udział w akcji. Punkt czwarty. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka współodpowiada za promocję akcji w regionie. Punkt piąty. Udział w akcji jest bezpłatny. Punkt szósty. Udział w Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka ma na celu promowanie postaw wolontarystycznych w mieście Lęborku zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Punkt siódmy. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka pomagają w organizacji oraz utrzymania porządku w dniu przeprowadzanej akcji. Punkt ósmy. Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka jest odpowiedzialne za bezpośredni kontakt Młodzieżowej Rady z klubem motocyklowym Crusaders North Lęborg. Punkt dziewiąty. Zasady te zostały zaakceptowane przez klub motocyklowy drogą elektroniczną. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś poprawki, wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia zgody. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na współorganizację akcji Motoserce 2014? 19 głosów za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nikt. Cieszę się, że my będziemy mogli współpracować z klubem motocyklowym. Następny punkt to jest punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się podzielić jakąś opinią, zapytaniem? Nie widzę. W takim razie, skoro interpelacji i zapytania radnych nie ma, to również nie odbędzie się odpowiedzi, to również nie zostanie zrealizowany. To punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych pomijamy. Punkt 10. Informacji przewodniczącego rady. Z mojej strony jest taka informacja, że kolejna sesja planuję w połowie kwietnia, tak aby zdążyć przed egzaminem, przed sprawdzianem klas gimnazjalnych, przed świętami. Również podczas najbliższej sesji podejmę uchwałę, jak wcześniej powiedziałem, dotyczącą radnego Łukasza Kunysza. I również prawdopodobnie zostanie przygotowany projekt uchwały, jeżeli chodzi o organizację młodzieżowego lęborskiego lwa, który miałby zostać wręczany podczas Dni Jakubowych. Również na tej sesji kolejnej będziemy rozmawiać o organizacji akcji, o działalności wraz z Lęborskim Bractwem Historycznym. Również takie jest z mojej strony takie pytanie do Państwa radnych.
No tutaj na sesji nie trzeba opowiadać, można opowiadać już po sesji. Nie tylko tak, dostałem wiadomość od z Gdańska, z Stowarzyszenia Morena. Organizują spotkanie młodzieżowych rad i są pytanie do mnie, przepraszam, do Państwa, czy ktoś z Państwa radnych chciałby na takie spotkanie pojechać. Ja osobiście nie mogę, ponieważ obowiązki, klasa maturalna na to mi nie pozwala. Natomiast myślę, że dobrze byłoby, gdyby ktoś od nas był w Gdańsku, na Radzie Wojewódzkiej. W takim razie, jeżeli teraz nie trzeba o tym mówić, czas jest do 26 marca 2014 roku. Znaczy tak informuję. Oczywiście koszty pobytu są zapewnione, transport, tak. Oczywiście zwolnienie z lekcji również jest zapewnione z naszej strony. Tak, no, myślę, że wszystko jest zapewnione, tak, zwrot będzie. Dobrze. Innych informacji nie mam. Jeżeli chodzi o spotkanie robocze, to będzie pod koniec miesiąca. Dobrze. W takim razie wszystkie punkty zostały wyczerpane. Przechodzimy do punktu 11. Zamknięcie obrad. W związku z tym, że wszystkie punkty zostały wyczerpane, zamykam obrady drugiej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka, zwołanej na dzień 13 marca. Dziękuję.